zatem co z tego, że ostatnie? Teraz się dzieje, więc my się już zaczynamy z wami bawić. Właśnie, i musimy się koniecznie przywitać. Mamy nadzieję, że pamiętacie już całą piosenkę, a więc... Jesteście takie słodziaki! Jakie wy jesteście fajne! Widziałeś?
Weź, jakie dziewczynki mają fajne bucyki. No. Ale niektóre już mają jeden taki jak ja. No. Ale chłopcy, jak fajnie się uśmiechają. Hej, chłopaki. Pokażcie nam takie zauroczenie, taką miłość. Na zdjęciach. Zobaczcie, jaka to jest fajna zabawa. No, musicie nam koniecznie wysłać jakieś takie fajniste zdjęcia z różnymi minami. Proszę. Czekamy. Dobrze, teraz rozruszaliśmy się już na zabawie z krzesełkiem. A za chwilę będzie coś świetnego, coś, co już mieliście w zeszły czwartek. Będą eksperymenty będą moje ulubione. W zeszłym tygodniu super się bawiliśmy, a w tym tygodniu będą nowe super eksperymenty. Ciekawe, co nam podpowiedzą. Ja wiem, Kiki, bo już jestem właśnie przygotowana, bo co będzie o instrumentach, rozumiesz to? I słuchajcie, dzieci, bo ja właśnie z okazji tych instrumentów to mam taki fajny wierszyk dla was. Posłuchajcie. Grały żabki w błocie. Jedna na flecie, druga na... O, na trójkącie, trzecia na klarnecie, czwarta, jak to żaby, na skrzypcach oby, piąta, na fortepianie, głośno niesłychanie, szósta, na mandolinie, siódma, na tamburynie, ósma, mamo kochana, ćwiczyła na cymbałach. Dziewiąta na wiolonczeli. A jakże, żebyście wiedzieli. Dziesiąta, tak jak wy, czasami piłam bębenek łapkami. Aż taki się zrobił hałas, że uszy zatykać zaraz. Tylko dzieci i poeci stali nad brzegiem strumyka i zachwycali się. Ach, jaka ładna muzyka! No właśnie, muzyka. A to nie o muzykę tu chodzi, nie o instrumenty, tylko o eksperymenty. Serdecznie na kolejnych warsztatach chemicznych. Jeśli ktoś mnie nie zna, to się przedstawię. Jeśli ktoś zna, to witam cię serdecznie po raz kolejny. Nazywam się Kinga i wraz z firmą Chemical World prowadzimy warsztaty chemiczne, pokazy i urodziny chemiczne. Dzisiaj zajmiemy się tematem baloniku nasz malutki, czyli na samym początku spróbujemy napompować właśnie balon, ale nie, że tak powiem, metodą tradycyjną, czyli po prostu dmuchając czy coś takiego, tylko spróbujemy za pomocą tych wszystkich odczynników, które mam tutaj na stole lub które Wy możecie znaleźć u siebie w domu czy w kuchni. W takim razie zaczniemy sobie od tego doświadczenia, później mam kilka jeszcze innych przygotowanych i spróbujemy razem wytworzyć coś ciekawego w naszym laboratorium. Wybieramy sobie dowolny balon, moi drodzy. Tak się zastanawiam, który kolor wybrać. Może żółty, tak żeby nam gdzieś słoneczko zaświeciło na ten nowy rok. Mamy balonik, słuchajcie. W moim laboratorium jest taki sprzęt.
Kto już był na moich warsztatach, to wie, że to nazywa się statyw. Nie jest to statywka, statek, czy ktoś kiedyś mi powiedział, że koszyk do zmywarki, które mamy na sztućce, tylko nazywa się to statyw. Do statywu wkładamy probówkę. Probówka jest szklana. Mam nadzieję, że to na filmiku widać, że ona jest właśnie szklana. Często dzieci żartują, że to jest parówka. Nie parówka, lecz probówka. Wiem, że wy tego u siebie w domu nie macie, bo nie macie probówki statywu. Chyba, że ktoś ma, to bardzo fajnie. Więc może być dowolna butelka. Butelka plastikowa, butelka szklana, po soku, nie wiem, takim jak ja tutaj akurat mam u siebie, czy po soku kubuś, po różnych innych orężadach waszych ulubionych, tylko po prostu przed użyciem ją opłukajcie, tak żeby była po prostu czysta. Ja mam, tak jak powiedziałam, statyw i probówkę. Teraz potrzebuję, słuchajcie, pewne naczynie, do którego będę mogła coś nalać. Ja mam zlewkę. Wy możecie mieć szklankę, kubeczek, co tam po prostu rodzice pozwolili lub udało wam się podkraść z kuchni. Tak jak wspomniałam, ja mam zlewkę. Do zlewki, słuchajcie, nalejemy pierwszy odczynnik, bo tak w chemii nazywamy wszystkie składniki, które używamy, nazywamy czy odczynnikami. Chemicy na wszystko mówią za pomocą cyferek i literek. Stąd na pewien składnik, zaraz zdradzę jego nazwę potoczną, czy używaną w życiu codziennym. Mówimy tak. CH3COOH każdy rodzic w kuchni ma. Czy macie pomysł lub wiecie, co to takiego? Pewnie główkujecie. W naszym laboratorium jak główkujemy, to zawsze drapiemy się po głowie. W ten sposób główkujemy. CH3COOH każdy rodzic w kuchni ma, moi drodzy, to jest nic innego jak kwas octowy, w laboratorium nazywany, natomiast w domu, w życiu codziennym nazywany ocet. Pamiętajcie, że ja mam małą probówkę. Wy jak wzięliście troszeczkę większy sok, to nalejecie tego kwasu octowego, czy inaczej octu, większą ilość niż ja. W mojej zlewce jest miarka, więc ja sobie, słuchajcie, naleję 20 ml kwasu octowego, bo więcej do probówki też nie wchodzi. Więc mamy, chyba nawet przelałam, słuchajcie, przepraszam najmocniej, powiedziałam 20, nalałam 40, to troszkę odleję, o, jest 20, wy możecie oczywiście nalać więcej. Zakręcamy butelkę, kwas octowy charakterystycznie pachnie, ma taką dziwną woń, dzieci często mówią, że śmierdzi, pamiętajcie, nie wąchamy, tak, nie wkładamy całego nosa, tylko robimy taki wiatraczek, czyli przyciągamy opary ulatujące się ze zlewki czy z butelki. Moja zlewka ma dziubek, w takim razie kieruję dziubek w stronę probówki. Nalewam. Napełniam moją probóweczkę kwasem octowym. O, mówiłam, że więcej się nie zmieści, nawet troszeczkę sobie odleję, bo się boję, żeby... O, tyle wystarczy, żeby tyle miejsca zostało w probówce. Wy jak macie, tak jak mówiłam, większą butelkę, to napełnijcie też, żeby wam od butelki, od góry butelki zostało tyle miejsca. Im więcej damy kwasu octowego i kolejnego składnika, tym będzie większy efekt. Odkładam sobie zlewkę, muszę pamiętać, że ona jest już z kwasu octowego, żeby później nic nie pomylić. Następnie mam, moi drodzy, ten balonik, ja wybrałam żółty. Potrzebujemy lejek. Myślę, że lejek również w domu znajdziecie, w kuchni. Mama tam pożyczy wam. Wkładamy lejek do balonika i potrzebujemy kolejny składnik, odczynnik, który nazywa się NaHCO3. Jeszcze raz przeczytam. NaHCO3. Wiesz to ty i wiem to ja, że to soda. Jest to soda oczyszczona. Inaczej wodorowęglan sodu. I tak nazywamy właśnie wodorowęglan sodu, moi drodzy, na naszych zajęciach, na naszych warsztatach. Bierzemy sobie teraz łyżeczkę i sypiemy. Ja akurat, tak jak przedtem wspomniałam, mam mały balonik, mam małą probówkę, więc taką płaską łyżeczkę wodorowęglanu sodu sobie przesypię do balonika za pomocą lejka. Natomiast wy możecie tak z dwie, trzy łyżki sypnąć
to wam więcej urośnie. Ja taką malutką łyżeczkę płaską wystarczy. Często w lejkach, słuchajcie się, tutaj ten proszek wodorowęglan z sodu nam tak zostaje i nie chce nam się przesypać, bo może być albo lejek za mokry, więc też uwaga, żeby był wyczyszczony, więc możemy tak delikatnie, akurat u mnie się wszystko przesypało, ale tak daję wam różne wskazówki, że możemy delikatnie tak poruszać, żeby nam się to przesypało na dno naszego balonika. Odkładam sobie lejek, odkładam łyżeczkę, zakręcę sobie wodorowęglan z sodu i słuchajcie, mamy już tak kwas octowy, czy inaczej ocet w naszej probówce, czy w waszej butelce, zostawiając tyle miejsca od góry. Następnie mamy balonik, w baloniku mamy wodorowęglan sodu, czy inaczej sodę oczyszczoną. No i teraz, wiadomo, normalnie dmuchając, to byśmy tutaj dmuchali balonik, ale tym razem dmuchamy balon za pomocą wodorowęglanu sodu i kwasu octowego. I zostało tylko połączyć te dwa składniki ze sobą. Ale na samym początku robimy tak, to jest, śmiejemy się zawsze na warsztatach, najtrudniejsza rzecz i najtrudniejszy etap, że musimy nałożyć nasz balonik na probówkę czy tam na butelkę, tylko dwoma paluszkami przytrzymać ten balonik tu, gdzie się połączył z probóweczką, tak żeby nam nie wyskoczył, a żeby się wodorowęglan sodu jeszcze do probówki czy butelki nie przesypał. Czyli dwoma nakładamy balonik na, ja akurat na probówkę, wy na butelkę, dwoma paluszkami przytrzymujemy balonik tu, gdzie się połączył z probóweczką. Prawa ręka jest wolna i na nasze hasło, które krąży w naszym laboratorium, czyli akcja, reakcja, będziemy trzymać, a drugą rączką prawą przesypujemy wodorowęglan sodu do kwasu octowego i mam nadzieję, że balonik zacznie nam się pompować. Jeszcze raz przypomnę, co tutaj mamy, bo nie wiem, czy udało wam się razem ze mną wszystko przygotowywać, czy nadążyliście. Więc takie 3 sekundy damy jeszcze osobom, żeby wszystko sobie napełniły. Mianowicie bierzemy buteleczkę, do butelki nalewamy kwasu octowego za pomocą jakiegoś kubeczka, bo z butelki pewnie jest ciężej nalać, chyba że ktoś ma taką większą butelkę z większą szyjką, to może uda się mu nalać. Bierzemy balonik, do balonika za pomocą lejka przesypujemy wodorowęglan z sodu, 3-4 łyżeczki, tym więcej, tym większy będzie efekt. Nakładamy balonik na buteleczkę, dwoma paluszkami, słuchajcie, łapiemy tu, gdzie się połączył balonik z naszą buteleczką czy probóweczką. Ręka prawa łapie balonik, hasło akcja, reakcja, podnosimy i łączymy wodorowęglan sodu z kwasem octowym. 3-4, akcja, reakcja, przesypujemy. Tylko pamiętajcie, że trzeba tak dobrze tutaj przesypać, o, trzymać mocno tutaj, gdzie balonik się z probówką połączył, czy z butelką, bo moi drodzy, jest tu ciśnienie się też wytwarza i może nam balon wyskoczyć i zrobić rewolucję w pokoju, w kuchni, czy tam, gdzie jesteście, więc delikatnie trzymamy, trzymamy, trzymamy. Jeżeli wam się uda, to możecie nawet tak przesypać, żeby to się jeszcze bardziej wszystko połączyło, że ta reakcja bardziej zachodziła coraz szybciej. Popatrzcie, balonik nam się ładnie tu pompuje. Nie potrzebujemy do tego, słuchajcie, dmuchania, takiego wytężania, tylko spokojnie sobie siedzimy i balonik się nam napełnia. Jak zrobimy ciszę, to usłyszymy takie delikatne bąbelki, takie szumienie. Możemy zrobić ciszę, żebyśmy, moi drodzy, usłyszeli. Bo utworzyły się bąbelki, utworzyły się w mojej probówce, pewnie w waszej butelce również są bąbelki, ponieważ wytwarzamy tu pewien gaz. Gaz, który właśnie nam się kumuluje w baloniku i ten balonik nam rośnie. Gaz ten nazywa się, słuchajcie, dwutlenek węgla. Oczywiście znowu chemicy mówią za pomocą cyferek i literek, czyli wzorem chemicznym, dwutlenek węgla to inaczej CO2. Wyprodukowaliśmy tu CO2, dlatego... I ten gaz zgromadziliśmy w baloniku, dlatego balonik, słuchajcie, nam urósł. Jak przestanie wam w butelce tak bąbelkować, na pewno to będzie widać, to już przestanie się tworzyć dwutlenek węgla, balonik większy nie urośnie.
Tak jak mówiłam, ja mam małe proporcje, dlatego mały balonik mi urósł. Wy będziecie mieć większe proporcje, może większy balonik wam tam urósł. Jak już przestanie tutaj, moi drodzy, bąbelkować i przestanie nam się ten dwutlenek węgla produkować, to delikatnie musimy ściągnąć ten balonik, ale tak, żeby nam ten dwutlenek węgla z niego nie wyszedł. Możemy sobie zakręcić, co nie jest takie łatwe, bo ja mam rękawiczki. Nie wiem, czy wy macie też rękawiczki. Ja mam rękawiczki i to nie jest, słuchajcie, proste. Chyba muszę ściągnąć tę rękawiczkę, żeby móc zawiązać balonik. No. Mam nadzieję, że w tym momencie wam rodzice pomagają, bo to też nie jest łatwe. Nie wiem, czy wam się uda tak zakręcić. O! Mi udało się zakręcić. I jak myślicie? Troszkę jak poruszamy, to ten... Tam chyba nam soda się przesypała, nie do końca przesypała, bo tak szumi. Jak myślicie, czy ten balonik będzie uciekał do góry, czy na dół? W takim razie sprawdźmy. Weźmy swój balonik, każdy bierze swój balonik, trzymamy i puszczamy. Zobaczymy, czy poleci do góry, czy na dół. 4, 3, 2, a nasze hasło to akcja, reakcja. Balonik ucieka w dół i to bardzo szybką prędkością, popatrzcie. A dlaczego? Ponieważ w dwutlenku węgla, tak jak mówiłam, wyprodukowaliśmy i zgromadziliśmy dwutlenek węgla. A dwutlenek węgla jest gazem cięższym od powietrza, co powoduje, że dwutlenek węgla ucieka, jest cięższy od powietrza, czyli zawsze znajduje się na dole, dlatego balonik będzie uciekał nam w dół. Pozwólcie, że sobie ubiorę powrotem rękawiczkę, by móc tu z nami eksperymentować. Ok, ubieramy rękawiczkę. Balonik nam się napompował. Wiemy, że ucieka w dół, bo jest w nim w środku dwutlenek węgla. Uciekamy dalej do kolejnych naszych eksperymentów. Mianowicie bierzemy tym razem talerzyk. Ojejku, jejku, znowu potrzebuję, muszę przełożyć sobie probówkę, bo znowu potrzebuję, moi drodzy, mój statyw, tym razem nową probóweczkę. Wy oczywiście kolejną butelkę. Nie musi być butelka, tym razem może być plastikowa czy szklanka, ale tak, żeby było przeźroczyste, żebyśmy mogli widzieć, co tutaj będzie się działo. Bierzemy sok wiśniowy, obojętnie jakiej firmy, gdzie kupiony, byleby był wiśniowy, moi drodzy. Nalewamy sobie troszeczkę do szklanki. Ja tu mam zlewkę. Pamiętajcie, że to się nazywa zlewka. Sok jest troszkę gęsty i dlatego bardzo ciemny. Dlatego musimy go rozcieńczyć. Czyli troszkę sobie H2O dolewamy do soku z wiśni. Przelewamy ten sok z wiśni do naszej probóweczki. O, ostrożnie. Tak, do połowy, czyli wy musicie nalać do połowy, moi drodzy, butelki. Na białym tle, czyli na moim białym fartuchu, na pewno dobrze widać, że jest kolor czerwony. Następnie w nowych potrzebujemy dwa kubeczki, czy tam zlewki. Do jednej, słuchajcie, nalewamy H2O, czyli wodę. Rozpuszczamy w niej ten nasz wodorowęglan sody, który posłużył nam do produkcji dwutlenku węgla i napompował nam balonik. Bierzemy płaską łyżeczkę, rozpuszczamy w naszej zlewce. Rozpuszczamy w zlewce i pamiętajmy, że z tej strony mamy... Słuchajcie, wiecie, a tu połóż. Że tu mamy wodorowęglan sodu, czy inaczej sodę oczyszczoną. Żeby nam się nie myliło, to z tej strony sobie położę tą sodę oczyszczoną. O, z tej strony. Natomiast do drugiej, z drugiego kubeczka, do drugiej szklanki nalejemy kwas octowy. Też ten odczynnik, który stosowaliśmy do produkcji dwutlenku węgla, czyli do napompowania naszego balonika. No i też nalewam do połowy. W moim laboratorium jest taki sprzęt, które nazywa się pipeta. Wy pewnie pipety w domu nie macie, ale możecie wziąć strzykawkę. Też strzykawka wam
pomoże. Bo chyba, że macie pipetę, to bardzo fajnie. Na samym początku nabierzemy troszkę pipety, nabierzemy za pomocą pipety troszkę tego naszego roztworu, czyli który zrobiliśmy za pomocą wody i wodorowęglanu solu. Nabieramy pipetką tego naszego przygotowanego roztworu i delikatnie kropelkami będziemy wpuszczać do naszej probówki, obserwować, co się, moi drodzy, stanie. Oczywiście pipety nie wkładamy tak, bo nie da, że będzie cała słodka obklejona z soku. Dodatkowo nic nam nie wyjdzie. Tutaj, gdzie się zaczyna probówka lub wasza butelka, trzeba trzymać pipetkę i delikatnie kropelkami dodawać. A więc zaczynamy i dodajemy. 4, 3, 2, 1. Słuchajcie, dodajemy. Super, dodajemy, jeszcze troszkę dodamy. Mam nadzieję, że zaobserwowaliście, co nam tutaj wychodzi w tej naszej probówce, a mianowicie zmienia nam się kolor. Kolor naszego soku zmienia się z czerwonego na niebieski, granatowy. Znowu na białym tle pewnie lepiej będzie widać, więc pokażę na moim fartuszku. Mianowicie jeszcze troszkę sobie dodamy troszkę, 4 czy 2. OK. I zmieniliśmy kolor. Wy oczywiście dodajecie strzykawką, a nie pipetką. No i teraz, moi drodzy, tutaj mamy drugą szklankę. Ja akurat mam zlewkę, w której mieliśmy kwas octowy. Znowu pipetką nabieramy troszkę kwasu octowego. Wy oczywiście strzykawką i z powrotem do probóweczki, słuchajcie, dodajemy. Co się tym razem dzieje? Oczywiście powstają nam bąbelki, czyli mamy delikatny taki mus, bąbelki, które były w poprzednim doświadczeniu, a dodatkowo powracamy do koloru czerwonego. Do koloru czerwonego dodajemy. Powstał nam taki delikatny kameleon. Kolor czerwony jest u góry, granatowy, niebieski, czy tam mamy taki troszkę fioletowy, jest na samym dole. Mam nadzieję, że Wam również powstał taki efekt i doświadczenie Wam, moi drodzy, wyszło. Więc ja sobie to po prostu już przesunę. Zrobimy sobie jeszcze jeden eksperyment i chyba na tym będzie dzisiaj koniec. Przesuwamy. Przepraszam, zostawiamy, ponieważ ja potrzebuję jeszcze jedną nową probówkę, czyli nową butelkę, lub cały czas używamy tą samą buteleczkę, moi drodzy, tylko ją musimy cały czas przemywać. Pamiętajcie o tym, że musimy przemywać. Znowu mamy butelkę, tym razem ja mam probówkę. Potrzebujemy z powrotem naszego lejka. Dodajemy do naszej butelki, a ja akurat do probówki. Znowu używamy naszego wodorowęglanu sodu. Się mi tutaj coś przycięło. Przesypujemy na dno probóweczki. Zakręcam. Odkładamy lejek. I jeszcze jedną szklankę potrzebujemy, byśmy mogli nalać olej, czyli coś, co potrzebujemy, żeby mieć frytki. No, jeżeli macie na taką dużą butelkę, to możecie przelać od razu. Ja akurat nie dam rady, bo bym wszystko rozlała. Napełniamy naszą probóweczkę do połowy. Tu mieliśmy kwas octowy, czyli ocet. To ja sobie zostawiam ten kwas octowy. Nie przelewam go, tylko go zabarwię. Możecie przygotować sobie kilka takich zlewek, czy tam szklaneczek z kwasem octowym i różnymi kolorami. Ja dodam tu akurat czerwony, ale tak jak mówiłam, możecie mieć przygotowaną jeszcze jedną i dodać na przykład pomarańczowy barwnik albo zielony barwnik. Nie muszą być to barwniki spożywcze, mogą być to farbki, tak żeby kwas octowy się nam tu pięknie zakolorował. Znowu powracamy do naszej pipetki, wy akurat do strzykawki. Nabieramy za pomocą pipetki troszkę tego płynu, a wy za pomocą strzykawki. I ta sama sytuacja, co mieliśmy z sokiem z wiśni. Nie wkładamy pipetkę do środka, tylko tu, gdzie się probówka czy butelka zaczyna, delikatnie kropelkami wprowadzamy ten kwas octowy do naszej probówki. Podniosę tą probóweczkę. Takie fajne nam wychodzą
bąbelki. Bardzo ładnie to wygląda, fajny efekt. Ja akurat tylko przygotowałam kolor czerwony, wy możecie też przygotować, tak jak mówiłam, zielony, żółty i używać różnych kolorów. I zaraz zobaczycie, co się zacznie tutaj dziać. Na dnie mamy, pamiętajcie, wodorowęglan sodu i kwas octowy z wodorowęglanem sodu, słuchajcie, zareaguje i powstaną nam mniejsze bąbelki, które będą unosić się w górę i w dół. Oczywiście dodatkowo będzie efekt, że będzie nam to szumiało. O, wprowadzamy kolejne i powstaną nam takie bąbelki, które będą unosić się w górę i w dół, w górę i w dół, w górę i w dół. Mogą być różne kolorowe. Mam nadzieję, że Wam też to wszystko wychodzi razem ze mną. Jeszcze trochę dodam. Pamiętajcie, że możecie różne kolorki dodawać. Mam nadzieję, że się podobało. Chyba już kończymy na dzisiaj. Jeszcze raz się pożegnamy i przypomnimy, że prowadzimy warsztaty chemiczne dla dzieciaków, pokazy urodziny chemiczne. Zapraszamy do Amuzo w Pyskowicach. Z panią Aleksandrą prowadzimy tam zapisy na warsztaty. Na naszych warsztatach dzieciaki mogą ubrać fartuszki, okulary, rękawiczki, poczuć się jak prawdziwi naukowcy i razem z nami wspólnie eksperymentować. Więc mam nadzieję, że do zobaczenia na żywo, a nie tylko online. Dawa! Ale fajnie były te eksperymenty! To naprawdę nie były instrumenty. No przecież nie były instrumenty. To były świetne eksperymenty i to z balonami. Ja tak lubię balony. Tak, ale poczekaj, bo jeszcze nie spotkaliśmy się z naszą jeszcze jedną koleżanką dzisiaj. O? Kinga. Do roboty. Dzieci na ciebie czekają. No szybko do tańca. Zapraszamy na spotkanie ze zwariowaną Kingą. Hej. Dzisiaj są nasze ostatnie zajęcia, a więc sobie ze mną troszeczkę potańczycie. W tańcu wigibańcu. Powtarzajcie to samo, co ja robię. Dajcie radę! Atención, sí, señor! Chuchuá, 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 wa, wa. Chuchuá, 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 wa, wa. Compañía! Compañía! Más extendido! Más extendido! Chuchuá, 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 chuchuá,
naszych ferii. O, trochę smutno, ale będziemy je mieć w fajnych wspomnieniach, prawda? Tak, bo i konstruowaliśmy, i tańczyliśmy, i śpiewaliśmy. Było super, naprawdę. Mam nadzieję, że też wam się podobało. My się z wami już żegnamy. Na jutrzejszy cyrk zapraszamy. Pa!